Hej, hej, moi drodzy! Witam Was serdecznie z Chorzej 51 w Warszawie, gdzie od wczoraj odbywa się Big Book Festival, który relacjonuje dla Was wraz z wydawnictwem Znak, które patronuje całemu wydarzeniu. Jest to niezwykła książkowa impreza, istny raj dla wszystkich bookoholików. A wśród znamienitych gości festiwalu Beata Chomątowska, Joanna Bator czy Dominika Słowik i dwie najjaśniejsze gwiazdy, czyli Zadie Smith, z którą zaraz się spotkamy, i jutro Hanif Kureishi. A teraz kilka słów o samej Zadie Smith. Jest to jedna z najciekawszych, najbardziej intrygujących, a współczesnych pisarek brytyjskich. Jest autorką czterech powieści, w tym debiutanckich Białych Zębów, które jak dla mnie były jedną z moich najważniejszych powieści nastoletnich lat. Jest również autorką najnowszego zbioru opowiadań Lost and Found, które właśnie wychodzi od wydawnictwa Znak. W posłowiu do tego zbioru opowiadań piszesz, że nie potrafisz pisać opowiadań. Chyba nie jest to prawda. That introduction is another example. I hope that my publishers won't mind me saying, is that. To posłowie nie jest zbyt szczęśliwe, powinien napisać nowe. To napisałem jakiś czas temu i ono wyraża pewien pogląd, przekonanie, które miałam wówczas, że sztuka pisania opowiadań to jest coś innego niż pisanie narracji powieściowej. I ja się lepiej czuję w powieści, nie czuję się zbyt dobrze w opowiadaniach. Ale na pewno lepiej teraz już czuję się z opowiadaniami niż kiedyś. Chociaż na pewno nigdy nie przy takich wspaniałych perełek, jakie potrafią pisać Amerykanie. Natomiast podoba mi się cała idea, że jest jakby taka mała forma literacka i zawsze teraz już podchodzę z nadzieją i zadowoleniem do pisania opowieści, nie tak jak kiedyś. Trudno przekonać pisarza, żeby poświęcił pół miesięcy, czy cały rok na napisanie powieści i to wszystko przecież strasznie długo trwa, a trzeba poświęcać czas dzieciom i tak dalej. Dlatego zrozumiałem, że Amerykanie są tacy świetni w pisaniu opowiadań, bo opowiadanie jest bardzo praktyczne z punktu widzenia czasowego, trwa krócej, a poza tym magazyny literackie, periodyki je publikują, więc to wszystko ma sens i dlatego cieszę się, że w Ameryce jest ta motywacja, że po prostu magazyny literackie kupują te. I ta Ameryka w tym sensie mi pomogła w lepszym spojrzeniu na opowiadania. Zadie Smith po raz kolejny połączyła brytyjską klasę i amerykański luz, a teraz stoimy po autograf. To, co chyba najbardziej się zmieniło po publikacji książki, to fakt, że drugą książkę mogę pisać ze spokojnym sumieniem. Bo przy pierwszej jednak kołatało mi się w głowie, że kurczę, powinnam się zajmować poważnymi sprawami i sama przed sobą musiałam się usprawiedliwiać, że to ma stuprocentowy sens, to co robię. A w momencie, kiedy już sama mogę się wylegitymizować tym, że jednak książka jest opublikowana, pisanie drugiej książki nie potrzebuje żadnych usprawiedliwień. I to jest świetna wolność twórcza. Czy to znaczy, że już piszesz kolejną powieść? Tak, jestem w trakcie pisania drugiej książki. A kiedy możemy się jej spodziewać? Jak już ją skończę? Ja w ogóle podejmowałam próby najróżniejsze pisarskie, odkąd właściwie pamiętam i w pewnym momencie znalazłam się w jakimś takim błędnym kole braku sensu w tym, co piszę. Zbiegło się to w moim życiu z różnymi sytuacjami, które sprawiły, że ja postanowiłam wyjechać i miałam głębokie poczucie, że chcę zobaczyć inną przestrzeń, znaleźć się w innym świecie dla samej mnie. To była właściwie bardzo egoistyczna pobudka do podróżowania. I ja właściwie spędziłam 2 lata za granicą, nie myśląc o tym, że ja chcę pisać. Jakby porzuciłam zupełnie ten temat i to było najbardziej odświeżające, że ja miałam poczucie, że ja niczego nie muszę i w pewnym momencie, tak jak chyba wielu pisarzy mówi, że ma taką metodę twórczą, że przychodzą do nich obrazy, że nagle ujrzą jakiś detal i on rozwija się w historię i nagle zaczęły do mnie po prostu przychodzić obrazy. To nie było nic kontrolowanego. Czas na drugą, najjaśniejszą gwiazdę Big Book Festiwalu w Warszawie, czyli na Hanifa Kureishi. Pisarz, scenarzysta, dramaturg, autor 7 powieści, w tym debiutanckiego Buddy z Przedmieścia i najnowszej powieści, która pojawia się niebawem w Polsce, czyli Ostatniego Słowa od wydawnictwa Znak. Pisarz skandalizujący, z politycznym sznytem, pół żartem, pół serio, ale zawsze szczerze do bólu. Czas na spotkanie z autorem. In a sense, whether you are Muslim, whether you are Catholic, whether you are Somalian, whether you are from here, there and everywhere, everyone is living in the same system.
And it's whoever you are, it's still very difficult to get jobs. The National Health Service, the public welfare system is being slowly dismantled. The system of trade unions that we had, public housing, all that stuff that I grew up, the safe stuff that I grew up in the 1960s and enabled me to thrive. My parents, you know, had no money at all. But I went to school, I went to university, I survived through the health system without paying anything. And I would never become a writer. Most of my friends, indeed, wouldn't have become musicians without what we call the welfare state. So, in a sense, whether we are from this, that, or the other background, we are all in the same position when it comes to that which makes our life possible. And I'm really worried at the moment that in a sense, all the ideals, I guess, that supported me throughout my childhood to do with welfare are being destroyed in Europe now in the name of the sort of super capitalism, which I find very, very destructive and without spirituality, actually, if you want to talk about that. Za nami bardzo pozytywne, bardzo charyzmatyczne spotkanie z Hanifem Kureishim, poprowadzone przez Tymona Tymańskiego. Hanif Kureishi to bardzo dobry pisarz. Bardzo interesującym mnie aspektem jest historia, że się wydarzy, kolorowych imigrantów w Anglii, bo to jest temat, który jakoś, no może nie spędza mi sens z powiek, ale jakoś, że jestem fanem muzyki angielskiej i zawsze bym ciekaw, jak to wyglądało w latach 60. 70. o czym jest właśnie Buda Przedmieścia. Że dla mnie cholernie historia ciekawa, tym bardziej, że jestem anglistą niedokończonym i spotkałem się z panem Kureishim na razie literacko w sposób intensywny, świetne pisanie i jestem pod wrażeniem. I w ten sposób, moi drodzy, Big Book Festival na ulicy Chorzej 51 w Warszawie dobiega już niestety końca. Za możliwość relacjonowania dziękuję wydawnictwu Znak, które patronowało całemu wydarzeniu. Do zobaczenia!